Cześć! Z tej strony Rowland i chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy, zanim przystąpicie do oglądania nowej serii na kanale, jaką jest Colm League z FIFA 16. Mianowicie grałem sobie z GZ, ten z GZ sobie grałem, to jest jego seria i tak dalej. Jest on także pomysłodawcą, wszystko zorganizował, wyszło naprawdę świetnie, świetnie się też bawiliśmy. I GZ normalnie był też na filmie, tylko że w jakiś cudowny sposób nie nagrało mi dźwięku gry i TeamSpeaka, co zauważyłem dopiero przy montowaniu. I jakby nie było możliwości powtórzenia meczu ani nic takiego, zresztą to by było też nie fair, bo jakby mecz był tak wyrównany, że po prostu jakaś powtórka mogłaby już inaczej się zachować. Także myślę, że po prostu tam pierwsze chyba, jak ja tu widzę, pierwsze 12, 10 minut nawet jest takie, że ja tam daję GZ-owi pole do popisu, jeśli chodzi o dialog, i w tym momencie tam po prostu zauważycie braki, ale już później starałem się tę rozmowę zapełniać, także już tego nie odczujecie. Też calutki czas będzie oglądanie wam umilała ładna muzyczka lecąca w tle, także mam nadzieję, że wam się to spodoba, a sam GZ mnie nie udusi, że tak to wyszło, no bo jeszcze sprawdzałem wszystko przed nagrywaniem, jak GZ na pewno pamięta, jak jeszcze mieliśmy już nagrywać, ale mówię, a jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, i tam ze 20 sekund materiału nagrałem i wszystko było w dobrej jakości, z dźwiękiem i tak dalej, a na właściwe nagrywanie dźwięk po prostu od tak sobie wcięło, także po prostu nie moja wina i chyba czas pomyśleć nad zmianą programu do nagrywania, bo ostatnio coraz więcej problemów mi sprawia. Chyba naprawdę czas się troszkę zastanowić, bo nie mam zamiaru pracować na czymś, co tyle razy już mnie zrobiło w konia w ostatnim czasie. I jak bardzo byłem za Bandicamem, tak teraz zaczynam się coraz bardziej od niego jakby oddalać. I to było chyba na tyle. Tam zaraz na początku wam wrzucę jeszcze odcinek link do odcinka GZ-a, pierwszego odcinka, gdzie mieliśmy pierwszy mecz, i oczywiście w opisie filmu też wszystko na ten temat będzie. Nie pamiętam jeszcze, co on dokładnie GZ mówił na tym swoim filmie, także opowiem z grubsza, że jest nas czterech, ja, GZ, Konsi i Maklier. Maklier to jest kolega GZ-a, jeśli ktoś się nie orientuje. I mamy sobie taką swoją własną ligę, każdy z każdym gra po dwa spotkania, każdy ma 8 drużyn i te drużyny były rozlosowane, i link będziecie mieć do tego w opisie, i tam GZ też super wyjaśnia zasady, abyście chcieli sobie obejrzeć. Więcej się nie będę rozgadywał, zapraszam do oglądania meczu. Wiem, że nie tak to powinno wyglądać, bo w tym wypadku powinien być piękny komentarz obu osób. I tak też było, ale no cóż, trzeba pomyśleć nad jakąś alternatywą chyba. Bo chcąc tworzyć wartościowy content na YouTube, który będzie cechował się jakością, a nie robieniem na odwal się, na takie wpadki sobie pozwolić nie mogę, tym bardziej, że nie zależą one kompletnie ode mnie, także mam nadzieję, że wybaczycie, mam nadzieję, że GZ jakoś tak mocno na mnie focha nie strzeli. I zapraszam do oglądania. Siemanko, z tej strony Arowlen i witam z pierwszym odcinku Colm League z FIFA 16 na moim kanale, i wraz ze mną jest
Jezep. O co chodzi z Kormlik, dlaczego FIFA, jak się sprawy mają i tak dalej, to tam większość rzeczy wyjaśniliśmy na poprzednim, pierwszym filmie wstępnym UGZ, gdzie już rozegraliśmy fajny meczyk. Także tam macie adnotacje, ale GZ, jak możesz, co nieco napomnij na temat samej idei Kormlik. Jakie drużyny każdemu z nas przysługują, to tam też wam wrzucę link do filmu z losowania UGZ, gdzie możecie proces losowania zobaczyć i jakie drużyny tam nam przysługują. Gefleif! Zobacz, to... O Jezus, nie ustawiłem sobie screenów z tym, jak ustawić drużynę. Dobra, jadę na żywca, bo tu wiele do zabawy nie ma, szczerze mówiąc. Tylko formacja i tam paru. Dokładnie tak. Ale to tam pół w te czy w te, to nie ma znaczenia kompletnie. Dobra, to ja bym miał tu chyba ogarnięte jeszcze taktykę. Coś tu może troszkę pozmieniam, żebyś nie czuł się tak pewnie po pierwszym meczu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja jestem gotowy. Wiesz, szczerze mówiąc, nie udało mi się nią żadnego normalnego sparingu rozegrać, także sam jestem ciekaw. Fight! Ale Twente nie jest taką złą drużyną, wiesz, może... na papierze jakoś nie zachwyca, ale ogólnie jak się powie Twente, to raczej każdy już wie, o co chodzi, kto się nawet delikatnie piłką interesuje. A wiesz, a jak ja usłyszałem Gefleif, to z początku konsternacja. Potem jest Alesund. Gol. Półtora gwiazdkowa drużyna właśnie prowadzi z trzygwiazdkową. Ale to jest dopiero początek zmagań. Powinienem to normalnie ładnie skomentować, tak jak komentowałem na meczu UGZ, ale muszę troszkę gardło oszczędzać, także tylko przy bardzo takich emocjonalnych sytuacjach, bo ja włączy mi się tryb Szpakowskiego, czy tak to nazwę. A właśnie, bo słuchaj, bo tak się teraz kapnąłem, ja nie mam dźwięków z FIFA włączonych, to mam wrzucić teraz na nagraniu coś może, żeby trochę przyjemniej było, czy lepiej byłoby jakąś muzyczkę wrzucić? No nie, no ale bo wiesz, ty nagrywasz więcej FIFA, to bardziej się może orientujesz, bo ja z FIFA to nie nagrywam, nie? Kurde, jak on to... Ech! To muzyczkę fajną wrzucę, chociaż wrzucę, wiesz co, wrzucę dźwięki otoczenia, żeby było czuć tę atmosferę FIFA. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, cięć żadnych nie robię, żeby tu nic tam się, wiecie, nie pojawiło. Aha, ja mam FIFA ogarniętą, tylko w mikserze mam wyciszoną. To już jestem nie pierdziele, bo bym musiał pauzować, to tam muzyczkę jakąś fajną będziecie mieli, może jakoś ładnie zmontuję. Do soboty mam trochę czasu, może dzisiaj nawet. W momencie, gdy to nagrywamy, jeszcze siądę do tego trochę. Zobaczymy. Na razie mecz się układa po mojej myśli. Ale to jest dopiero 9 minuta. No dokładnie tak. Wiesz, to jest po prostu... Zwłaszcza, że jednak skillowo jesteś lepszy niż ja. Plus masz lepszą drużynę, także... Także to po prostu chyba będę miał naprawdę mocnego farta, jeśli uda mi się coś uszczknąć. Hedwal ładnie obronił.
No wiesz, no szczerze, to ja już mam na każdy mecz mam ustawiony. Także... Znaczy ustawiony, po prostu zaplanowane, jakie drużyny wybiorę, bo tak ustawiony to też to tak dziwnie brzmi, prawda? Także na Skonsym już sobie ustaliliśmy, jakie tam wezmą udział drużyny. I Maclear to tam już... Nie wiem, czy ja gram najpierw z Skonsym, czy z Maclearem według harmonogramu. O, no to Maclear się domyśli, jakie drużyny będą na niego czekać potem. Mhm. No bo to musi być wszystko udokumentowane, prawda? Skubany, kurde! No cieny! Ale czuć, że to jest, wiesz, to jest inna jakość niż Leicester. Jak na przykład chodzi przy tych podaniach. Mhm. Mhm. Się boję też jakoś ostro grać, bo... Dokładnie, bo to tam to czerwo zaważyło. Ale staram się troszkę inaczej to rozgrywać. Jak na razie są efekty. Konsy będzie ze mnie dumny. Dobra, znów Kefle przechodzi do kontrataku. Już nic z kontrataku. Ale ładnie górą grają, muszę przyznać. Że... Dokładnie. Mam tylko nadzieję, że po prostu w drugiej połowie los aż tak się ode mnie nie odwróci, jak w poprzednim meczu. Bo by było naprawdę szkoda. Dzięki za wiarę w moje umiejętności. Dwa zero. Wiesz, zobaczymy jeszcze, jak druga połowa minie, prawda? Ale szczerze, Twente grałeś coś wcześniej? A grałeś sobie na przykład tymi drużynami, które nam zostały wylosowane, czy tylko swoimi? Ech, za mocno! Trochę lipa, bo bym miał już 3-0 na luzie. W sumie nie wiem, co tu się dzieje w tej chwili. Bo mecz jest, może jak tak się na komentowaniu nie skupiam, to też mi trochę lepiej idzie. Ale trochę na mecz otwarcia zasługiwał na bardzo ładny komentarz. Mecz otwarcia zawsze musi być wyjątkowy. Ależ ładnie to teraz ślizgiem wybronił. Oddalił akcję od własnej bramki. Ja by to powiedział... Który to tam mówił? Już nie pamiętam. Chyba ten... Szpakowski tak mówił. Z komentarzem FIFA to ja już parę lat temu ostatnio grałem. Po prostu liczyłem, że jak Laskowski się pojawił, to będzie troszkę świeżości, ale w większości znowu Szpakowi przytakuje. Gracze Gefle mogliby być szybsi, bo tak jak tutaj zawiodła prędkość. Bo troszkę szybszy by był.
Wiesz, ja bym coś powiedział w tej chwili, ale patrząc na wyniki pierwszego meczu, chyba nie powinienem tego mówić. Bo wiesz, by nie pasowało trochę. Ale mnie kurde odepnął skubany. Przyblokował mnie ładnie. A to by było naprawdę ładne rozegranie. No moi też tak średnio, ale jednak chyba się troszkę lepiej orientują. Dobra, teraz na hardcora. Teraz na hardcora. Za mocno. Za mocno. Teraz przerwa będzie, to możesz sobie zmiany na spokojnie zrobić. A na razie pierwsza połowa spokojnie. Pierwszy gol, myślę, że tak trochę też ustawił mecz. No kurde, co tam było? Plony, Jezus. A właśnie, bo tak mnie zawsze nurtuje, bo chyba w 16 to sprowadzili, bo z 15 nie kojarzę. Jak powiedzmy, jest atak na bramkę, nie? I bramkarz odbije piłkę, czyli odbije to gracz drużyny przeciwnej, a chce dobić to jakaś tam inna osoba, no to w FIFA krzyczy, że to jest spalony. A mi się spalony kojarzy tylko, że jeśli jest podanie z tej samej drużyny, no to jest spalony. Jak to się sprawy mają? No tak, no ale no jak powiedzmy mój bramkarz, powiedzmy ty strzelasz, zobacz, że mamy takie same statystyki strzałów. Jak mój bramkarz, ty strzelasz, prawda, na moją bramkę i mój bramkarz odbija pod nogi twojego piłkarza, ale twój piłkarz jest za linią mojej obrony, no to teoretycznie, jeśli byś dostał podanie od swojego drugiego piłkarza, no to wiadomo, że byłby spalony. No i dostałeś tę piłkę od mojego bramkarza, czyli to jest... Wiesz, no mi się kojarzy, że to nie powinien być spalony w tym wypadku, no bo nie dostałeś tego od swojego piłkarza przecież. No a FIFA odgwizduje. No, no to widzowie mają pole do popisu w tej chwili. Mogą się popisać swoją znajomością najpopularniejszego sportu w Polsce, bo ja jakoś tak niby w FIFA gram tyle lat i w piłkę też ogólnie gram sporo, ale jakoś żeby tam zasadami się interesować to średnio, bo meczów nie oglądam i... fajnie, nie? O! To co? Weź, człowieku, musisz iść tam, za małą reprymendę im szatni dałeś. Nie wiem, za lichy trener z siebie. Bo to ogólnie angielskimi drużynami się dobrze gra. Holenderska piłka już jest troszkę inna jednak. A jednak szwedzka to jest inna myśl i to jest takie spotkanie całkiem innych pokrojów, nie? I tu chciałem w tym momencie zabłysnąć jakąś fajną wiedzą, ale mi trochę nie wyszło. Bo trochę wejście sobie popsułem. Faul! Masz szczęście, bo już przechodziłem do kontrataku. Już to było. No ale wiesz, teoretycznie to nawet towarzyskie się powinno grać, takie wiesz, chociaż na te 75%. A tutaj to te twoje to tak średnio bym powiedział. Skubany, jak to obronił, jak to obronił! Ja pierdzielę. No, Termanika to też ciekawą drużynę dostałeś. No,
Jeśli skillujesz, no to zlata, no, a jeśli nie, to ten zlatan też ci cudów nie da. Bo tu już wolny chyba nawet jest w tej chwili, tak mi się wydaje. Chociaż PSG rzadko gram i tam jakoś statystyk zlatana nie śledzę. Ach, ależ akcja, no nie, gdzie on to odkopnął? Źle prawą gałkę skierowałem. Ale teraz ślizg godny Vardiego na Petra Czecha. Są pogłosy, że Vardy wciąż jedzie. Nie wiem, czy pamiętasz, masz, kurde, ale bramkarz już miał to, tylko przepuścił. Nie wiem, czy bramkarz czy obrońca, któryś to miał, bo czułem, że ta piłka mu się tam przekozłowała. No, od bramkarza się odbiła. Od bramkarza się odbiła i już... Tak, obudzą się. Zobaczysz, ja nie powiedziałem ostatniego słowa. Także... Jeszcze zobacz, jeszcze ja nie liczyłem na 3-0 w sumie, bo sobie bilans zresetował, nie? Ale widzę, że tu trzeba się teraz bronić przed kolejnymi twoimi atakami. Ale u mnie też sporo akcji spartolili, nie? Bo miałem tam parę wypracowanych też, to tak powiem. O, główka, kurde! Szkoda, że to tak wyszło. Ale go ściął. Żółtko? Tyle nie czerwo, błagam. Błagam. Bez kartki chyba. Bez kartki. Elegancko. To mi się podoba. Ale ten Hedwall też gra zarąbisty mecz, muszę przyznać. Hedwall już był. Zauważ, że Hedwall ma kask, podobnie jak Petr Czech. Ciekawy jestem, czy też jakieś przeżycia, czy po prostu do mentora chciał się upodobnić. No to warto by było w sumie poczytać nawet o tym. Bo to ciekawa sytuacja. Ech, wybił mi to skupany. Ja by nie obrońca, to by brama była. Miałeś farta w tej chwili. Nie, ten nie mógł na nogę przyjąć, tylko z główki musiał, naprawdę. Naprawdę. Aha, i teraz tylu moich stoi, a żaden nie będzie potrafił się... Tak jak czułem. Czułem, że tak będzie. No. Ech. Ale przyjrzyj się, co moi obrońcy robili. No to po prostu to się nie mieści. Dokładnie. Żeby nie powiedzieć inaczej. Kurde, macie. Szczerze, mi się lepiej pomocnikami ofensywnymi gra niż napastnikami ogólnie. Tak jakoś mi się przyjęło. Ech. Skubany. Nie będzie czerwonej. Nie będzie. No i żółtko. Żółtko, a przerwałem akcję. Już generalnie sporo takich wślizgów robię podcięć, także czułem, że to będzie żółtko. Tylko też zdziwiłem się, że w tamtym meczu mi czerwo dał, bo to nie był jakiś agresywny mocno faul. Na przykład ten, no właśnie, ten był mocniejszy. A on mi sypnął czerwem. Chciał, żeby gospodarz całego turnieju wygrał na początku. O. A to bez za co to żółtko dał w tej chwili, to też pojęcia nie mam. FIFA jednak chce, żebym wygrał. To jest z góry postanowione przez EA. Skubany! Skubany! No co?! No nie! Ustawione!
kurde, jeszcze tu mi będzie teraz. Jaaa! Obronił, skupany. Ech! No nie! Wyrzuć go! Kurde, w jego pierwsze czerwone. Żółtko. Czerwone. Już chciałem ci czerwone dać. Ja! No, obronił, czego ty chcesz od niego? Kurde, ale mi szkoda, bo prowadziłem przecież. No, odepchnął mnie, no. Odezwał się ten, co czyściutko gra. Odezwał się. Normalnie po prostu tobie to się należy nagroda fair play. Niech. Kurde, z tobą remis i porażka. Z Konsim pewnie będą dwie porażki. Z Maklierem o trzecie miejsce będzie. Dwie minuty, ale tu już się raczej nic nie zmieni. Nie, po prostu... Teraz to sam możesz brać, już 90 minuta jest! Jak mi skupany pocisnął! Jak mnie skupany pocisnął, nie wierzę w to. Koniec meczu czy faul? Faul. Teraz to sobie możesz i czerwa dawać. Kurde, tak mi szkoda. Ale przynajmniej nie przegrałem, ale wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeszcze tu akcja, ostatnia akcja. No co, czemu on do tej piłki nie podbiegł? Nie wierzę w to. Nie! Ja! Jo! Jest! Ale ta końcówka, daj pan spokój! Oh. Nie, ja powinienem to wygrać z palcem, no. Nie wierzę, co oni nie, wiesz, podejrzewam, że twoi po prostu świeżość dłużej zachowali, a moi już... No farta teraz miałem. Szkoda. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym moim meczu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wasz kochany Araulen, najlepszy youtuber, prawie wygrał z GZ-em, ale niestety prawie robi wielką różnicę. Ja ci, GZ, bardzo dziękuję za świetne dwa spotkania. Wiesz, i licz na to, żeby potknął się w meczu ze mną, bo ja też mam warunki, porachunki do wyrównania z nim. Ty zobacz, Nilsson SP u mnie ma 9-1 motm. Nie wierzę w to, ja nawet nie wiem, co on grał. Daj pan spokój. No dobra, to by było na tyle. My się z wami żegnamy. Cześć. Pożegnaj się.